Witajcie, szczęść Boże. Dawno nie było niedzielnego vlogu. Dzisiaj niedziela palmowa, czyli wyjątkowy dzień, bo zaczyna się najbardziej święty tydzień w kościele, choć w tym roku to tak troszkę jest jakoś znowu inaczej. No już rok temu było inaczej. Dyrektor Jarek, czyli Jarczyk, napisał mi w komentarzu pod jednym z ostatnich filmów, żebym się zapoznał z wyzwaniem, z challenge'em księdza Bańki o tym, żeby wyjść ze swojej bańki. Ksiądz Bańka mówi, że my wszyscy siedzimy w jakichś bańkach swoich, w których się zamykamy, bo nam tam jest bardzo dobrze, bo się karmimy różnymi rzeczami, które nam pasują, nie burzą nam naszego świata, nie burzą nam naszej rzeczywistości, której żyjemy. A tymczasem, no i często mamy w ten sposób wypaczony obraz świata. Często przez takie siedzenie w swojej bańce, gotowanie się we własnym sosie, nie mamy obiektywnego spojrzenia na istniejącą rzeczywistość, bo jedynie docierają do nas wiadomości, które i tak już znamy, i tak już wiemy, światopogląd, z którym i tak się już zgadzamy w 100% i nic to nowego nie wnosi do naszego życia. A czasami powinno, bo czasami się okazuje, że ta rzeczywistość jest inna niż nam by się mogło wydawać. Bo my zawsze powinniśmy być otwarci na szukanie prawdy. Zawsze powinniśmy być trochę sceptycznie nastawieni do świata, do otaczającej nas rzeczywistości. Zawsze powinniśmy przynajmniej trochę negować informacje, które do nas dochodzą, na zasadzie, nawet na zasadzie wierzę, ale sprawdzam. Ja nie mówię, żebyśmy mówili na wszystko i wszędzie nie, nieprawda, nieprawda, wszyscy kłamią, każdy polityk kłamie, telewizja kłamie, każdy kanał na YouTube kłamie. Niekoniecznie, ale też nie podchodźmy do tego, że jakakolwiek wiadomość, jaka do nas dotrze, musi być prawdziwa. Czasami pamiętajcie, że w dyskusji prawdziwym zwycięzcą jest ten, który tą dyskusję przegrał. Ten, który, kogo przekonały argumenty innych osób. Dlaczego on jest zwycięzcą? Dlatego, że coś się dowiedział nowego i poznał prawdę. Jeżeli człowiek, który wygrał dyskusję, nie zyskuje nic. Znał prawdę wcześniej i zna prawdę teraz. Natomiast człowiek, który przegrał dyskusję, no nie w sensie przegrania takiego, że niezależny sąd ocenił, że on tą dyskusję przegrał. No nie o to chodzi. Mówię, w tym sensie przegrał dyskusję, że przekonały go argumenty adwersarza. To wtedy jest prawdziwym zwycięzcą, no bo skoro go te argumenty przegrały, to znaczy, że przyznał, doszedł do wniosku, że do tej pory błądził, do tej pory nie wiedział, a teraz wie, czyli no to jest postęp, to jest krok w kierunku poznania prawdy. A my wszyscy właśnie powinniśmy żyć w prawdzie, powinniśmy szukać prawdy, bo prawda nas wyzwoli, bo tylko życie w prawdzie jest życiem satysfakcjonującym. Patrzcie, jak tu pięknie te drzewa kwitną. Patrzcie, jak tutaj jest piękna wiosna. Co prawda dzisiaj jest, w nocy padał deszcz. Może jeszcze słoneczko wyjdzie, teraz jest pochmurnie, ale
ale no jest bardzo ładnie i wiosennie teraz. Więc mówiąc jeszcze o księdzu Bańce, ksiądz Bańka jest lefebrystą, jest członkiem Stowarzyszenia Świętego Piusa, więc nie do końca mi się to podoba. To znaczy, dlaczego mi się to nie podoba? Dlatego, że no to powoduje rozłam w Kościele. Jest to jakiś wyraz nieposłuszeństwa w Kościele. Panu Bogu bardzo się podoba posłuszeństwo, co wcale nie znaczy, że ksiądz Bańka nie ma bardzo wielu wartościowych programów na swoim kanale. Ma na przykład programy, gdzie tłumaczy argumenty świętego Tomasza, argumenty, dowody na istnienie Boga. Ma też filmik, w którym na przykład rozprawia się z Dawkinsem, z którym nie tak trudno się rozprawić, bo Dawkins, chociaż profesor, docent, doktor habilitowany, no to może jest dobrym biologiem, ale teologiem to on nie jest ani dobrym, ani żadnym. I filozofem też, więc no niemniej jednak, jeżeli my się nie uczyliśmy filozofii w szkole, a tym bardziej teologii, a nie znamy wyjaśnienia, dlaczego Dawkins nie miał, to co mówił, nie miało sensu zbytniego albo żadnego, to warto posłuchać argumentów księdza Bańki. Więc mówiąc o tej bańce informacyjnej, w której siedzimy, to jedna z rzeczy, którą właśnie my robimy na live, na naszym kanale na YouTube, to jest właśnie wychodzenie z tej bańki. Ja często słyszę od moich przyjaciół, a czemu nie wrócimy na katolika? Tam był spokój, teraz bez przerwy przychodzą jacyś ludzie, zamieszanie robią. No, przychodzą ludzie, którzy robią zamieszanie. Ale oprócz tego, że przychodzą ludzie, którzy robią zamieszanie, przychodzą też ludzie, którzy się ze mną po prostu nie zgadzają. I z którymi normalnie dyskutujemy. I to jest piękne, no to jest właśnie bardzo dobre, bardzo fajne, że są tacy ludzie, z którymi możemy sobie podyskutować na argumenty. Niektórzy mówią, że ja nawet wyrzucam takich, z którymi się kulturalnie rozmawia. Czasami tak. Czasami wyrzucam nawet takich, z którymi na początku, i to jest kluczowe słowo, początkowo się rozmawia kulturalnie. Oczywiście nikt nie widział tego, że ze środkowego pasa skręciłem w lewo, ale skoro mi się strzałka zapaliła, a tu taka sama droga, a tam były roboty na drodze przed nami, to jedziemy tędy. Nie mówcie nikomu, że tutaj piraci w starym Cadillacu. Więc jeżeli często w dyskusjach jest tak, że ludziom się wydaje, że jak on powiedział ostatnie zdanie, to znaczy, że wygrał dyskusję. I niezależnie od tego, jak dyskusja się toczy, to są tacy ludzie, którzy muszą zrobić ostatni wpis. Muszą i jeszcze często dodają. I to jest koniec dyskusji. No a jak ktoś powie, nie, to nie jest koniec dyskusji, bo ja ci jeszcze odpowiem na to tak i tak, to on musi coś dodać. No musi, już dla niego był to koniec dyskusji, ale znowu nie jest, bo ktoś inny coś powiedział. Tutaj znowu te piękne drzewa po prawej, które tak ładnie kwitną. W związku z czym czasami to takich ludzi wyrzucam, bo to jest męczące, bo nie ma nowych argumentów. W kółko jest powtarzanie dokładnie tego samego. I jeżeli mówię, słuchaj, no to już słyszeliśmy 5 razy, więc koniec dyskusji. Jeszcze jedno słowo na ten temat i cię wywalę. No i oczywiście jest jeszcze jedno słowo w tej dyskusji, więc ja wywalam. Bo trzeba być konsekwentnym.
jeden z błędów, jacy rodzice robią, wychowując dzieci, to jest brak konsekwencji. Mówią dziecku, jeżeli raz powiesz brzydkie słowo do babci, to dostaniesz klapsa. A mały patrzy na rodziców i mówi, babciu, motyla noga. To rodzice zamiast dać klapsa, to mówią, jeszcze raz ci powtórzę, jeszcze raz powiesz coś do babci takiego brzydkiego, to dostaniesz w pupę. A mały patrzy na rodziców i mówi, babciu, motyla noga. No i jaka jest konsekwencja? No konsekwencja jest taka, że dziecko jest niewychowane, a rodzice mają zero autorytetu. A jak dziecko powiedzą coś dziecku, jak rodzice powiedzą coś dziecku, że dostanie klapsa, i potem dziecko dostanie klapsa, a potem rodzice dziecko przytulą i powiedzą, bardzo cię kochamy, ale to było dla twojego dobra, bo widzisz, to jest ważne, żebyś był dobrze wychowanym dzieckiem. To jest zupełnie inna sytuacja. I to są prawdziwie kochający rodzice. Och, Job namawia do przemocy w rodzinie. Trzeba go zgłosić. Nie namawiam do przemocy, ale czasami klaps jest najlepszą metodą wychowawczą. Jak to arcybiskup Fulton Sheen, sługa Boży, mówił, jeżeli jest tylko stosowany odpowiednio mocno, odpowiednio nisko i odpowiednio często. Z dużym naciskiem na słowo odpowiednio. Więc ja myślę, że my z tej bańki wychodzimy i tu też wszystkich zachęcam, żeby wyjść z bańki. Jeden też z problemów, jaki ja mam, nawet z chrześcijanami, to jest nawet nie tyle wychodzenie z bańki informacyjnej, co jest to wychodzenie, no, czy też zamykanie się w swojej bańce, w swoim kółku wzajemnej adoracji. Jeden z problemów właśnie, jaki mam, to to, że czasami grupy chrześcijańskie są bardzo zamknięte. Jest tam grupka wspaniałych przyjaciół, jest im bardzo dobrze razem. Oni razem sobie wielbią Boga. O, jaka limuzyna, czarny Lincoln Town Car. Pozdrawiamy Zbyszka. Pozdrawiamy Zbyszka, który po Warszawie taką limuzyną jeździ. No, ja kiedyś spotkałem dziewczynę, ona mnie znalazła w internecie. Mieliśmy długie dyskusje, wiele dni. Ona w ogóle mówiła, że jest satanistką. Ale najwyraźniej jej to nie odpowiadało, że jest satanistką. Najwyraźniej ją to gryzło i stąd ze mną te dyskusje. W końcu udało mi się ją namówić. Poszła do spowiedzi. Pewnie nie tylko mnie, ja tego nie mówię, że to jakaś była moja zasługa. Podejrzewam, że ona mogła z różnymi osobami rozmawiać. W każdym razie dostałem od niej informację, że poszła do spowiedzi. Poszła na pielgrzymkę do Częstochowy. Tylko dziewczyna, jak to dziewczyna satanistka, czarne paznokcie, jakieś tatuaże, jakieś kolczyki w języku, w uszach, znaczy w uszach to normalne, ale gdzieś tam w języku, w policzku. Ubrana też na czarno, bo innych strojów nie miała. I jak wróciła z tej pielgrzymki do Częstochowy, to mówi do mnie, że ona ma gdzieś takie chrześcijaństwo. Że ona się tam czuła jak zbity pies. Nikt jej nie zaakceptował, nikt z nią nie rozmawiał. Szła cała grupa pielgrzymów, uśmiechnięta, radośna, klaszcząc w ręce, śpiewając Alleluja i do przodu. A ona szła za nimi 100 metrów z tyłu, zostawiana sama sobie. Bo nie znała pieśni, bo nie znała modlitw, bo w ogóle nie należała do tej grupy. Ja byłem taki wściekły wtedy na tych chrześcijan w cudzysłowie, bo to nie o to chodzi, żeby się dobrze czuć. Pan Jezus mógł się bardzo dobrze czuć w swoim życiu
gdyby postępował tak, żeby go zaakceptowali faryzeusze, którzy byli wtedy u władzy, którzy byli wtedy establishmentem w Izraelu. Parę cudów dla nich by zrobił, tam by rozmnożył im trochę dukatów i w ogóle byłoby super. A Pan Jezus wychodził do grzeszników, Pan Jezus wychodził do chorych, Pan Jezus wychodził do ślepych, wychodził do trędowatych, a na faryzeuszy mówił: wy plemię żmijowe. Nie o to chodzi, żeby się czuć w swojej strefie komfortu. Nie o to chodzi, żeby się czuć dobrze w swojej bańce. Trzeba ze swojej bańki wyleźć i trzeba ewangelizować. No, mądrze, nie w taki sposób, żeby zrażać ludzi. Nie w taki sposób, żeby mówić: słuchaj, nie nawrócisz się, to pójdziesz do piekła. Zaprzyjaźnić się z grzesznikami. Zaprzyjaźnić się z ateistami. Zwłaszcza, że to nie jest takie trudne. Bardzo wielu ateistów to są bardzo dobrzy ludzie. To są ludzie, którzy czynią dobro. Można wyjść z tego. Można ich pochwalić, można im powiedzieć, co za cudowną robotę robić. Bo ja nie znam ludzi, albo jest ich bardzo mało, którzy by nie chcieli czynić dobro. Generalnie rzecz biorąc, ludzie są dobrzy. Święty Jakub uczy, żeby... W swoim liście Święty Jakub pisze: pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, to ja ci pokażę moją wiarę z uczynków. To, że czynimy dobro, to już jest dowodem naszej wiary, nawet jak nie wiemy jeszcze, że już uwierzyliśmy w Boga. Bo o tym też często rozmawiamy na live'ie, jeżeli rozmawiam z jakimś ateistą. Dlaczego on postępuje dobrze? Dlaczego ateista postępuje dobrze? Co powoduje, że on, jeżeli wierzy, że jedyne co w życiu jest, to jest to krótkie życie, te 80 lat, i potem go zjedzą robaki, to dlaczego nie postępuje tak, żeby przez te 80 lat używać sobie do woli? Generalnie rzecz biorąc, to powinno być logicznie rzecz biorąc celem jego życia. Powinien w tym życiu po prostu, nawet idąc po trupach, starać się zdobyć jak najwięcej, nakraść jak najwięcej, nachapać się jak najwięcej, naużywać się jak najwięcej, no bo to jest jedyne, co ma. To jest jedyne, co mu zostało. No, powie ktoś: no tak, ale gdybym tak postępował, to by mnie sumienie gryzło. To by mi wcale nie sprawiało przyjemności. Gdybym krzywdził innych, to no, zepsułoby mi to całą przyjemność, bo człowiek się dobrze czuje, jak pomaga innym, a źle się czuje, jak ich krzywdzi. No, bingo! Przecież to nie jest dowód na to, że istnieje Bóg, który dał nam sumienie, które kieruje nas, byśmy dobrze postępowali? No bo gdybyśmy tylko byli wynikiem bezrozumnej ewolucji, no nie byłoby problemu, żeby iść po trupach. Nie byłoby sumienia, które by nam mówiło: nie, 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 tak nie. Zwierzęta tak postępują. Zwierzę, które jest najmocniejsze, zwierzę, które jest najpotężniejsze, niszczy wszystkich swoich rywali, między innymi po to, żeby zdobyć najpiękniejszą, najzdrowszą partnerkę, żeby dać najzdrowsze potomstwo. A jeżeli wśród zwierząt jest tych dzieci za dużo, których nie można wykarmić, to się bez żadnych skrupułów to najsłabsze zabija, zostawia, wyrzuca z gniazda, czasami pożera. Bo najważniejsze jest przetrwanie gatunku, żebyśmy mocni byli. A ludzie, no nie, u nas nie jest najważniejsze, żebyśmy mocni byli, żeby gatunek przetrwał. Dla kogo to było ważne? Dla nazistów. Naziści uważali, że są grupą nadludzi, że inni ludzie albo trzeba ich w ogóle zabić od razu, albo zabić dopiero po tym, jak ich wykorzystamy
jako w niewolniczej pracy. To było prawdziwe podejście ewolucyjne, że tak powiem, naturalne. Tylko oczywiście problem polega na tym, że no my wszyscy wiemy, że to było nie teges, nie? To nie było dobre. Bez względu na to, czy wierzymy w Boga, czy nie, wszyscy się zgadzamy, że tak nie można. Tak nie wolno. To jest niemoralne. Wszyscy ludzie są równi. Każdy człowiek, godność każdego człowieka jest niezaprzeczalna. Dlatego mamy szpitale, pomagamy chorym. Mamy domy opieki dla osób starszych. Mamy szpitale ratujące wcześniaki, które się urodziły i mają problemy ze zdrowiem. Robimy co możemy, żeby je uratować. Oczywiście w ostatnich czasach niestety coraz więcej ludzi rzeczywiście podchodzi do życia w taki sposób, w jaki naziści podchodzili. Że jak człowiek jest chory, to eutanazja. Że jak dziecko nienarodzone jest chore, to aborcja. No następny krok, że jak dziecko jest zdrowe, to też aborcja, bo nam nie pasuje. Bo rzeczywiście przeszkadza nam się nachapać w tym życiu. Jest to straszne, że my zmierzamy w tym kierunku. Zmierzamy w kierunku zezwierzęcenia. Zmierzamy w kierunku tego, że rzeczywiście zabijamy własne sumienie i w praktyce wprowadzamy takie modele życia, jakby Boga rzeczywiście nie było. No, niemniej jednak stara Toyota Corolla chyba, ale to taka całkiem stara, z lat 70. przejechała. Ale na szczęście takie rzeczy nas jeszcze ciągle oburzają, przynajmniej ludzi myślących. I miejmy nadzieję, że ten trend się zatrzyma i nie zezwierzęcimy się do końca. Także wychodźmy z naszej bańki i tłumaczmy wszystkim, dlaczego tak postępować nie wolno. Na koniec jeszcze, bo już dojeżdżam, to jeszcze parę słów, co się dzieje z kamperkiem. Nabyłem już sporo rzeczy, mamy już koła, to wiecie, i opony są już założone. Zawieszenie pneumatyczne jest zrobione i to tyle mniej więcej jest zrobione. Farby są kupione, te do malowania wnętrza. Jest kupiony inwerter, który będzie zmieniał prąd. Jest kupiony klimatyzacja i wiatrak do montowania na dachu. Trzeba teraz zacząć, no jest kupione okno, które będzie od strony kierowcy koło łóżka w sypialni, żebyśmy mieli ładną wentylację i żeby można było lufcik otworzyć, jak będziemy spać. I teraz trzeba to wszystko po prostu zacząć montować. Tylko wiecie, ja też od razu przy okazji, jak kupuję te wszystkie rzeczy, to zapisuję sobie dokładnie wszystkie wydatki. Bo potem jak człowiek ma taki projekt zazwyczaj, to mu się na końcu wydaje, że nic nie wydał. A jak się zapisze każdą śrubkę, każde urządzenie, każdy klucz, każdą, no wszystko zapisujemy. I tam dodatkowe wyposażenie garażu, warsztatu, bo trzeba było parę narzędzi kupić. I właśnie te rzeczy, które będą częścią kamperka, więc to dodatkowe wyposażenie. Plus opłaty za usługi, jeżeli ktoś nam to będzie robił, bo no, z elektryką stwierdziłem, że pojadę do wyspecjalizowanego warsztatu, żeby tak zwany licencjonowany elektryk mi to wszystko połączył,
bo ja się boję, wiecie, nawet czasem jak się po prostu podłączy w złej kolejności przewody, to można spalić jakieś elektroniczne urządzenie, więc zostawię to elektrykowi. No i po podliczeniu tych wszystkich urządzeń wyszło mi, że już do tej pory wydaliśmy 16 tysięcy dolarów. To jest, wiecie, 60 tysięcy złotych. No, nie mówiąc już o samym banie, który kosztował blisko 50 tysięcy. Więc w sumie jest to już 65 tysięcy dolarów. A wydatków jeszcze będzie sporo. Patrzcie, jak na naszym osiedlu ładnie kwitnie wszystko. Trawa urosła, trzeba już zacząć kosić trawy. Tu jeszcze resztki krzaków, jakie Grażynka powycinała. A te krzewy, no, przepięknie rozkwitły, te tutaj. Widzicie takie, ja wiem co to za kolor, purpurowo-buraczkowy. Bardzo ładnie to wygląda. No i to byłoby na tyle dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie. Przypominam, poniedziałek, wtorek, środa jestem w pracy i jest live. A potem w sobotę. A ja postaram się tego vloga dzisiejszego zaraz skleić. I dalej idę słuchać księdza Bańki opowiadającego o świętym Tomaszu. Pozdrawiam, trzymajcie się, na razie.